23 stycznia wspominamy błogosławioną Benedyktę Bianchi Porro. Benedykta przyszła na świat 8 sierpnia 1936 roku w miasteczku Dovadola w środkowej części Włoch. Była tak słabym dzieckiem, że ochrzczono ją zaraz po urodzeniu. Gdy miała 3 miesiące, zachorowała pierwszy raz na chorobę Heine-Medina, a później chorób było coraz więcej. Z powodu skrzywienia kręgosłupa od 9 roku życia nosiła ciężki gorset i but ortopedyczny. Jedną nogę miała krótszą, więc utykała. Od 13 roku życia powoli traciła też słuch, a po kilku latach była już zupełnie głucha. Ponieważ miała problemy z zachowaniem równowagi, musiała używać laski. W 20 roku życia zaczęła też tracić wzrok, a na rok przed śmiercią była zupełnie niewidoma. Mimo tych wzmagających się ograniczeń i cierpień chciała służyć ludziom. W wieku 17 lat wstąpiła na uniwersytet w Mediolanie. Fizykę studiowała tylko miesiąc, gdyż zmieniła kierunek studiów i podjęła studia medyczne. Chciała jako lekarka pomagać chorym. Była bardzo zdolną studentką, jednak choroba i wynikające z niej ograniczenia utrudniały jej naukę. Gdy już nie widziała i nie słyszała, opracowała specjalny sposób porozumiewania się z najbliższymi. Bardzo cierpiała, ale akceptowała to cierpienie. Nie buntowała się, przyjmowała je jako wyraz woli Bożej. Wszystkich zdumiewała pogodą ducha, wewnętrzną radością i pokojem. Dwukrotnie pielgrzymowała do sanktuarium maryjnego w Lourdes i prosiła o uzdrowienie, ale nie otrzymała tej łaski. Otrzymała natomiast łaskę wielkiego zaufania Panu Bogu, zaufania Jego woli, dzięki czemu wzrastała jej wiara. Mówiła: prawdziwa radość przechodzi przez krzyż. Benedykta mówiła, że od Maryi uczy się uwielbienia Boga, śpiewania „Wielbi dusza moja Pana” i cierpienia, jak Maryja pod krzyżem Pana Jezusa. Benedyktę często odwiedzali rówieśnicy, przyjaciele z dzieciństwa i studiów. Pomagali jej, ale to ona umacniała ich duchowo, obdarowywała pokojem i radością. Mówili, że przychodzą do niej uczyć się miłości do życia. Gdy stan jej zdrowia się pogarszał, przyjęła sakrament chorych. Ostatnie słowa, jakie powiedziała znanym sobie językiem, były: „Wielbi dusza moja Pana”. Zmarła 23 stycznia 1964 roku. Miała 28 lat. Beatyfikowana była 14 września 2019 roku. Benedykta jest przykładem niezachwianej wiary w Pana Jezusa, przykładem zaufania miłosierdziu Bożemu, przykładem przyjmowania cierpienia. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Benedykty. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.